witam Państwa, dziękuję bardzo za zaproszenie. I można by powiedzieć, że to będzie taki wspólny referat, ponieważ no, część kreacji treści będzie po stronie Pana Dyrektora. Dziękuję. Ja mu wszystkich serdecznie. Kiedy zobaczyłem informacje o konferencji i po korespondencji zostałem przyjęty do grona prelegentów, o czym co świadczą, że jestem, podjąłem pewne kroki, które bez dwóch zdań też intensyfikują treść mojego referatu. Коли пан Кароль отримав запрошення на конференцію, він зробив певні кроки, які інтенсифікують зміст його реферату. На початку справдзюєм, очевидно, місце конференції, користуючись зі знаного панству, зі знаної панству пристрені віртуальної, званої Google Street View, вибрався ще на спацер в Оклу Академії. Насамперед, пан подивився на Google Street View, де саме буде відбуватися академія, і вирушив на прогулянку навколо академії. Було то дуже міле досвідчення, бо камера Google Street View була тут, чи у Państwa, в лято найправдоподобніше, а за окном в Катовицях температура була близько зеру, падав дощ зі снігом. Це було дуже добре, тому що камера їздила правдоподібно влітку, а пан дивився, коли за вікном було холодно і падав дощ зі снігом. Приїхала мені фактично погода надалі є. І така далі погода тримається. Наступне досить справно зайвим ще пошуківанням льоту. Наступне перевірив пан авіаквитки. Co no, oczywiście przebiegło z wykorzystaniem także takich systemów o charakterze globalnym. Co tak samo za wykorzystanie złożonych globalnych systemów. Państwo oczywiście je znacie. Dzięki aplikacji takiej jak FlyRadar szybko znalazłem nawet zdjęcie samolotu, którym będę leciał i sprawdziłem dokładnie, jaką trasą on będzie się poruszał. З допомогою сервісу FlyRadar пан дізнався, яким літаком буде летіти, ось його світлина, ну і так само маршрут, кудою саме буде летіти його літак. Ну і очевидно зарезервувалим ноцник. Ну і звичайно зарезервував пан готель. Ні, є тоді для Państwa, очевидно, то ніц дивного, гдеж всі ці системи, всі ці сервіси інформаційні са огульнодоступні і повшехні для кожного ушкодника. Ні для кого не це єдине, всі ми його використовуємо, подібні сервіси, і вони є доступними абсолютно безкоштовно для кожного користувача. Все це, однак, якби зазембляється також в темі моєго виступу. І все це стосується виступу пана Кароля. Ще титулом двох слів вступу, вім, що часу буде мало, бо все це на тлумачення. Wystąpienie będzie próbą obserwacji z punktu widzenia użytkownika, więc nie specjalisty informacji, mniej naukowe, starające się zwrócić uwagę na to, w jakim miejscu rozwoju w erze globalnej są ogólnodostępne systemy informacyjne. Prezentacja będzie podana z точки зору nie technicznej, a same z точки зору korzystowacza, na jakiej stadii rozwoju, jak systemy zaraz rozwijają się, same na domku korzystowaczy. Nie obejdzie się jednak bez kilku terminów z zakresu informatologii. Ale dejki będą wykorzystane w serii, no terminy z gałusy informatologii. Tak jest. Oczywiście podstawowym elementem każdego systemu jest informacja. Wydaje się, że termin jest dla Państwa, dla wszystkich nas oczywisty. Poczynając z terminu informacja i wszystkim wydaje się, że termin jest... Wszyscy go nie poznają. Ja może przeczytam slajd. Według definicji jest to każdy czynnik niosący wiadomość, czyli jakiś sygnał, ale oznaczający reakcję, co jest widoczne tutaj na przykładzie reagującej rośliny. To jest informacja, każdy czynnik, jaki niesie powiadomienia i jaki wykrywa pewną reakcję, jak wy to zaraz widzicie na tej animacji. Więc podstawowym zadaniem takich systemów, wszystkich systemów informacyjnych jest nie tylko posiadać dane i nie tylko je udostępniać, ale prezentować je w takiej formie, żeby przynosiły reakcje.
Тому будь-яка система не просто має надавати якусь інформацію, передавати якісь дані, а власне викликати якусь реакцію. Więc najważniejszy jest efekt tak naprawdę działania tych systemów, czyli ich przydatność. Najważniejszy jest efekt, reakcja tych systemów. A tu oczywiście model komunikacyjny Laswella, zrobiony w 1948 roku, to Państwo znacie na pewno. Znamenita model komunikacyjna Laswella z 1948 roku. Ale też trzeba mieć świadomość tego, że era globalizacji powoduje pewne zmiany, jeżeli chodzi o sposób widzenia. To znaczy nie kwestią jest posiadać informacje, a kwestią ukonstytuować je w takiej formie, żeby były zjadliwe. To metafora konsumpcyjna ze względu na czas. Tak, ale w globalną informacyjną epokę na zaraz już nie problem, a prosto nadawać informację, a same podawać jej w taki sposób, żeby można było, tak by mówić, jej zjeść, tak, spożywać tę informację. Informacje zwykle konstytuowane są system informacyjny, który jest pewną wielopłaszczyznową strukturą, efektem wykorzystania technologii informacyjnych, różnego typu technologii informatycznych, które mają za zadanie właśnie przekazywać te informacje w ten sposób, takiego ciasta. Kiedy my mówimy o informacji, my mówimy tak samo o systemy, informacyjne systemy, різні технічні процедури, які, власне, покликані для того, щоб передавати цю інформацію. В рамках виступлення хочу звернути увагу на певні проблеми, які в'яжуться на певні зміни глобалізаційні, які вже видочні са в XXI віку, власне, в системах вільнодоступних інформаційних, в формі презентування даних, які відбігають від тієї форми, яку знаємо дотичас. Саме в рефераті пан Кароль хоче підкреслити зміну моделів надавання інформації, яка відбувається саме в цей момент, і ця модель відходить від знаних нам до цих часів моделів передавання інформації. W XXI wieku zagraniczna literatura anglojęzyczna, także europejska, znaczy amerykańska i europejska, wskazuje na to, że podstawowym wyznacznikiem globalizacji jest też jeden z elementów, którym jest między innymi obieg informacji i wymiana wiedzy i technologii. W XXI stuleciu anglomowna literatura amerykańska i europejska mówi o tym, że основnym jest teraz same nie obmien informacji, a obmien znaniami, technologiami między różnymi krajami. Jeden z podstawowych wyznaczników określających właśnie poziom globalizacji to ten wskaźnik związany z wiedzą i wymianą technologii. Właśnie, może przejdźmy. Część problematyki związanej z systemami, Państwo mówiliście poprzednio, pewne typy systemów informacyjnych, te związane z wiedzą, z nauką, z czasopismami, to pojawiło się na wczorajszym wystąpieniu. W poprzednich dopowiedziach wczorajszego dnia może bardzo słuchały o obmien naukowej informacji, obmien w naukowych żurnałach i tak dalej. Także badane były portale społecznościowe, różnego typu encyklopedie. Nie ma za to publikacji, brak jest badań nad takimi ogólnoinformacyjnymi systemami naukowymi. Багато є доволі досліджень про наукові проблеми, про енциклопедії, однак недостатньо є досліджень, власне, про таку масову інформацію, інформація, яка постійно, знання, які такі побутові, які використовуються. Zrobiłem zestawienie wszystkich z tej masy systemów informacyjnych ogólnodostępnych. Bardzo trudno wybrać jest te, które należałoby poddać jakimś analizom, bo nie wiadomo, które z nich są wartościowe, ponieważ nie przeprowadzono takich badań. Dlatego na te potrzeby dokonałem zestawienia z 10 najbardziej popularnych wyszukiwarek światowych, w których poszukiwałem systemów i te, które Państwu tutaj wylistowałem, są tymi, które są najwyżej pozycjonowane. Przepraszam.
Серед різних інформаційних системів пан не знав, з якого почати, тому що немає якихось докладних досліджень тих чи інших системів, і тому пан скористався навіть 10, так? 10 найвідомішими пошуковими інтернет-системами. Znalazły się tam systemy takie związane z informacją prasowo-medialną, jak podstawowy dysponent informacji Reuters czy Associated Press. Zjawiły się tam systemy, takie znane same systemy poszerzenia informacji tam, pro nowiny, takie jak Reuters czy United Press International. Systemy związane z zagrożeniami kryzysowymi, czy informacjami organizowanymi, czy też strukturalizowanymi przez organizacje międzynarodowe. Informacja powiązana z działalnością różnych międzynarodowych objednań. Jeśli chodzi o najważniejszym elementem mojego wystąpienia jest próba spojrzenia na te zmiany, które następują. Znamy formę tradycyjną różnego typu ukonstytuowania, uszeregowania danych, jak na przykład jeden ze znanych państwu działający od 2004 roku, system informacji terminologicznej. Jaki same? System informacji terminologicznej. Najważniejsza część dopowiedzi to właśnie zmiany. Показати ці зміни, які відбуваються в світі інформації, на прикладі системи інформації термінологічної. Która zresztą sam w sobie też jest jednym z globalnych systemów, niemniej prezentuje dane w sposób zupełnie tekstowy. Jaki jest wiadomym serwisem i prezentuje dane w tekstowym wyglądzie. Tak jak to ma zwykle miejsce przy bazach danych naukowych. Tak samo jak te присутні в наукових базах даних. За то наступує певний процес, який змінює трошечки спосіб презентування даних, і такі кілька системів також знайшлося на тій лісті. Змінюється саме спосіб презентування, представлення даних, і зараз ви їх побачите. Jednym z takich systemów dosyć wysoko znajdujących się w mojej próbie wyszukiwawczej był system związany z przepływem informacji, czyli z przepustowością internetu. Jeden z takich systemów to jest system trafiku, tak, internet korzystowaczów, którzy tam zachodzą na to czy inne resursy. Co ciekawe, nawet ten pozornie mało ważki system jest aktualizowany co godzinę. Ta systema odnowuje dynamicznie, ona odnowuje swoje dane każdej godziny. Także w ramach też jeszcze ma pan. Przepraszam, czy to jest ilość użytkowników w świecie internetu, tak? Це не є конкретні ресурси, а в принципі інтернет-користувачі в світі, як використовується інтернет. Za to najciekawszym przykładem są różnego typu systemy, które prezentują bardzo szczegółowe informacje, bardzo profesjonalne, aczkolwiek w sposób związany z prezentacją informacji na bieżąco. Інші системи пов'язані з надаванням інформації наживо, тобто яка завжди актуальна, яка постійно змінюється. З певністю, частина тих системів є панство знає. Частину, більшу частину панство повинно знати з тих систем. Певні розпознаєте панство дуже добре той вже вспомняний дзісяй систем, Flyradar, правда? Так є. Напевно, впізнаєте цей слайд, впізнаєте цю систему, знаєте, що вона робить. Є моделовим прикладом того, в який спосіб зміння ще показування чи теж презентування інформації глобальної в сучасному інтернеті. Це є хорошим прикладом, як змінюється презентування глобальної інформації в сучасному інтернеті.
dąży się do przejrzystego, nawet pozajęzykowego prezentowania danych w sposób piktograficzny. Це є тенденція навіть незалежно від мови піктографічного представлення інформації візуального. Зрозуміло, незалежно від язика, яким ми послугуємо. Яка є зрозумілою незалежно від мови. Oczywiście takie systemy także posiadają bardzo bogatą bazę danych wyszukiwania zaawansowanego, z której korzysta tylko część wyspecjalizowanych użytkowników. No i zwyczajnie te bazy danych mają dostatnio mieć bardzo dużo informacji, jednak większość i частino wykorzystują już niewielka ilość specjalnie przygotowanych korzystowców. Dzięki temu możemy poznać także prędkość, kierunek, lokalizację i dane specyficzne lotu. Ми можемо знати там швидкість вітру, ну і якісь різні там специфічні властивості, які, звичайно, далеко не всі з нас переглядають. Також такий сам систем, який Państwo знають, то систем трекінгу статків, чи теж систем локалізації статків. Схоже, система виявлення літаків, так, де вони зараз знаходяться. Mniej znanym za to są systemy, które coraz częściej się pojawiają, a dostępne były dotychczas tylko w formie tekstowej, jak na przykład mapa globalnych konfliktów. Tak samo zjawiają się схожі serwisy, które do tego czasu były wyłącznie w tekstowym wyglądzie, jednak zaraz one tak samo stają się wizualnymi, jak na przykład globalna mapa konfliktów, która aktualizowana jest co pół godziny. Jak dane odnowlują się co pół godziny. To sprawdziłem niedawno, gdyż tuż przed wylotem w Warszawie był alarm przeciwbombowy i faktycznie w ciągu godziny pojawiła się informacja o tym, że na mapie konflikt system funkcjonuje. Буквально за годину до вильоту пана Кароля з'явилася інформація про терористичну загрозу в аеропорті. Так. Варшави і буквально відразу протягом години з'явилася тут позначка на даній мапі. Знову то колейний приклад того, в який спосіб дуже скомпліковані дані презентовані са позаязиково. Це хороший приклад тому, як там важливі дані представляються в спосіб, який не залежить від мови користувача. Które już można nazwać profesjonalnymi, jak na przykład dane dotyczące trzęsień ziemi. Tak samo схожа mapa, схожий sposób pobudowy serwisu pro землетруси. A tutaj zdjęcie z dzisiejszego poranka o trzęsieniu ziemi, które miało miejsce 23 minuty po północy. Тут же бачимо ми так, що 23 хвилини після опівночі вже був якийсь землетрус, ми можемо бачити цю інформацію. Якщо для часу ще можете Państwo швидко подати до комп'ютера і побачити, що це стало. Так, можете швидко підійти до комп'ютера і подивитися, що трапилося. Так чи інакше рисує нам ще певен модель інформації, в якій так направді не потрібно нам вже доступу до дуже розлеглих даних, а власне тільки дуже побіжні сигнали дотичні факту. І так утворюється, так для нас вимальовується певна нова модель надавання інформації, яка вже не потребує дуже якихось детальних даних, а яка би була навпаки інтуїтивно зрозуміла, яка би була актуальна, от що можна просто зараз взяти і використати. В рамках цього моделю одним із визначників є безплатність, інтуїційність, динамічність і мобільність. Так, складові цієї моделі – це є безкоштовні, інтуїтивно зрозумілі, динамічні та мобільні. W tej samej koncepcji należałoby wytyczyć, żeby budować model tego nowego systemu, nowej prezentacji danych, która właściwie w pewien sposób zaczyna dominować, jeśli chodzi o takie systemy ogólnoinformacyjne.
щоб створити такі нові моделі інформації, для цього нам потрібно. Треба би теж конечно, треба вилічити цехи тієї інформації, яка повинна цехи інформації, яка повинна бути в каталогу. Так, цехи. Ну, складові. Так, складові там інформації цього глобального системи. Mamy tutaj dostępność, informacja powinna być dostępna, to już o tym też wspomniałem, aktualna, wiarygodna, weryfikowalna, dokładna. I do tych składowych należy, że informacja powinna być dostępna, adekwatna, aktualna, weryfikowana, prawdziwa, tak, obiektywna, ma być dokładna i przy і легка до використання. Можна теж już wytyczyć pierwsze cechy, wyznaczniki, które powinny spełniać efektywne globalne systemy informacyjne. Також можна так сказати характеристики, які повинен мати глобальний якими повинна володіти глобальна інформаційна система. Ну і то повторюємо, це атракційність, можливість, то сам так. І знову маємо те саме, інтуїтивність, безкоштовність, легкість, ну і власне, що нове додається, атракційність, ну, тобто, щоб і було, ну, не знаю, не сумно використовувати, так, щоб це був хороший юзабіліті, так? Bardzo istotną rzeczą staje się więc forma wizualizacji danych i ta forma technologicznych możliwości w przekazywaniu nawet danych faktograficznych. I tu dużo ważliwa jest osobowość, właśnie forma wizualizacji, żeby ta wizualizacja suchych statystycznych danych, żeby można było ich przekazywać w zручny dla korzystania sposób. Jednak z tą tendencją, która powoli zaczyna też mieć miejsce w przypadku niektórych serwisów naukowych, wiążą się pewne szanse i zagrożenia. Tak. Jednak co do wybranych serwisów jest pewnie plusy i minusy. Tak. Tak. Plusem jest dostęp do informacji, które związane jest łatwiejszy, szybszy, tańszy, jeśli chodzi o rozwój globalnych systemów informacyjnych, także tych związanych z rynkiem, ale tych informujących o różnych zdarzeniach. No, zwyczajno plus jest szybkość передачи informacji, jaka odbywa się w świecie globalnym, o którym my od razu możemy dowiedzieć. Zwiększa to świadomość informacyjną społeczeństwa. Zbliżuje to informacyjną świadomość ludzka. Możliwość zastosowania globalnych danych do ich uniwersalność. W związku z tym mamy tak, możliwość wykorzystania tych globalnych danych i ich uniwersalność. Oczywiście większa oferta w tym momencie następuje rozpowszechnienie informacji. Ну і звичайно більша пропозиція до поширення інформації. Пошлют загрожень, очевидно, є загрожені сполучне, яке вважається з витворенням чи концепційною life person, чи осіб, які є поза світом цифризаційним особами неіснюючими, так повинні повідомити, чи не цифризованих якого сполученства. Które nawet trzęsienie ziemi poszukuje, informacje na temat trzęsienia ziemi poszukuje w internecie. Za jaki jest zagrożenie, to właśnie live person, jaki будь-яку інформацію починають шукати в інтернеті, так, навіть якщо земля там іде з-під ніг, вони все рівно залізуть в інтернет і перевірять, чи це справді так.
Pojawia się też problem oczywiście z selekcją i przetwarzaniem informacji, gdyż mamy ich i coraz więcej, to znaczy ja tutaj tylko wybrałem kilka takich serwisów, a ich jest oczywiście niezliczona ilość. Так само тут є проблеми з обробкою інформації. Це, по-перше, і дуже багато даних, а по-друге, і подібних сервісів є достатньо багато, і нам потрібно вибирати між ними. Наступує теж процес, який можемо назвати макдональдизацією інформації. Так само з'являється процес, який ми можемо назвати гіперматизацією інформації. Гіпермаркет, так. Unifikacja, standaryzacja, co daje możliwości niestety też manipulowania przekazem. No i to odkrywają się także możliwości dla manipulowania powiadomieniami, jakie przekazują się. Oczywiście możliwość stworzenia hipermocarstw informacyjnych. Stworzenia czego? Nie bardzo dobrze znaję polski. Temu proszę pana, proszę o objaśnienie słowa atrakcyjność i co tu jest w globalnych informacyjnych systemach. Dziękuję. Ale to na pewno też. Dobrze, to zaraz. Chodzi o potężne mocarstwa informacyjne, o takie hegemony. А як монополісти, поява монополістів від інформації, так, які вас не можуть. І теж реального впливу на інформацію. І мною вони, звичайно, можуть керувати цими інформаційними потоками. Кінчимо, бо час минув. Закінчуємо. Chciałbym tylko w dwóch słowach powiedzieć, że już pewne tendencje, na pewne tendencje zwrócił wczoraj uwagę pan Henryk Holender. Chodzi pan, że na kilka momentów, jakie wczoraj zgadował, że Henryk Holender i tu powiedział. Zwracając uwagę na to, że cytując słowa, nie jesteśmy w stanie przyswoić i przetworzyć informacji, które jesteśmy w stanie wyszukać. Що ми, на жаль, не можемо перетворювати інформацію ту, яку ми не можемо знайти. Зато теж видач, що на цьому прикладі, що наступує певен новий етап в ері глобалізації інформації. Але на цьому прикладі бачимо, що настає новий етап в ері глобалізації інформації. Któremu należy bacznie się przyglądać, bo on będzie wchodził także w różne inne sfery, także naukowe. Do jakiego nam warto uważno przyglądać się, tomu, że on bezpośrednio będzie wchodzić w różne sfery naszego życia i tak samo do życia naukowego. Dziękuję.